Czasami w filmach są sceny, gdzie ktoś pisze na tablicy jakieś matematyczne równania, na przykład jakiś szalony naukowiec wykonuje jakieś skomplikowane obliczenia. No to prawie zawsze wtedy pojawia się na tej tablicy taki symbol, który wygląda mniej więcej tak. No i teraz zajmiemy się tym symbolem właśnie. Co ono oznacza? To jest symbol pierwiastka. No i co to takiego jest ten pierwiastek? Zacznę od prostego przykładu. Wiemy już bo uczyliśmy się o potęgowaniu, co to jest 3 do potęgi drugiej? Inaczej mówiąc, co to jest 3 do kwadratu? Tak się czasami mówi. No, 3 do kwadratu to jest 9, no bo 3 razy 3 to jest 9. No dobrze, a gdybyśmy chcieli w drugą stronę teraz przejść i byśmy zaczęli od 9, i byśmy zapytali, jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 9? Takie pytanie byśmy chcieli zadać. No, chcielibyśmy mieć jakiś symbol na tę operację. Na operację, właśnie. Znajdowania liczby, która podniesiona do kwadratu daje zadaną liczbę. No i tym symbolem jest właśnie pierwiastek. Pierwiastek mówi, że chcę wiedzieć, jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 9. Czyli pierwiastek mówi, że to ma być równe właśnie tej liczbie. Liczbie, która podniesiona do kwadratu da 9. No wiemy, bo tutaj to już jest napisane, że tą liczbą jest 3. 3 pomnożone przez siebie, czy też 3 podniesione do kwadratu daje 9. Więc pierwiastek z 9 to jest 3. Takie jest znaczenie tego symbolu, no i takie jest jego zastosowanie, żeby znajdować liczbę, która podniesiona do kwadratu daje zadaną liczbę. No, możemy zrobić inny przykład. Weźmy sobie 4 do kwadratu, obliczmy ile to jest. 4 do kwadratu to jest oczywiście 16, wiemy z tabliczki mnożenia, czyli pierwiastek z 16 będzie równy ile, no, będzie równy oczywiście 4. Zrobimy kolejny przykład, i tym razem od razu zacznę od pierwiastka. Zapytam, ile to jest pierwiastek, czemu równy jest pierwiastek z 25? Czyli jaka liczba pomnożona przez siebie da 25? No oczywiście 5 podniesione do kwadratu daje 25. Czyli pierwiastek z 25 to będzie po prostu 5. No dobrze, takie jest znaczenie tego symbolu. Ale teraz ktoś mógł mieć tutaj wątpliwości, no bo by powiedział, że zaraz, zaraz. Przecież minus 3 podniesione do kwadratu też daje 9. To dlaczego pierwiastek z 9 to, nie, to jest 3, a nie minus 3? A może pierwiastek ma dwie wartości i 3, i minus 3? No otóż nie. Umówiono się, że ten symbol daje w wyniku liczbę zawsze dodatnią. I to się nazywa wtedy pierwiastek arytmetyczny. Co należy rozumieć, że to jest pierwiastek dodatni? Bo oczywiście w przypadku pierwiastka kwadratowego, takiego, z którym mamy tutaj do czynienia, to można mieć tego rodzaju wątpliwość, czy brać tę ujemną liczbę, która podniesiona do kwadratu daje naszą wyjściową liczbę, czy tę dodatnią. No i to, to zostało tak ustalone, że ten pierwiastek arytmetyczny przyjmuje wartości zawsze dodatnie. Po to, żeby ten symbol miał jednoznaczne znaczenie, żeby ta wartość była jednoznacznie określona, żeby nie było tych wątpliwości, czy to jest plus czy minus. Bo można to popatrzeć z takiego punktu widzenia, jak mamy równania algebraiczne, typu x kwadrat równa się 9. No i takie równanie oczywiście ma dwa rozwiązania. x równe 3 lub x równe minus 3. Ale z drugiej strony, jeżeli mam równanie x równa się pierwiastek z 9, to to równanie ma tylko jedno rozwiązanie. x jest równe 3. Ten symbol określa jednoznacznie wartość jako tę dodatnią wartość. No i teraz, jaki jest związek między tymi dwoma zapisami, między tymi dwoma sytuacjami? Oczywiście, można zawsze napisać tutaj, że x jest równe pierwiastek z 9 lub x jest równe minus pierwiastek z 9. Jak mamy takie rozwiązanie kwadratowe, to jego rozwiązaniem jest pierwiastek arytmetyczny z tej liczby lub minus pierwiastek arytmetyczny z tej liczby. No bo oczywiście, jak wezmę minus pierwiastek z 9 i podniosę do kwadratu, To czemu to będzie równe? No minus do kwadratu minus razy minus to jest plus. Czyli to będzie to samo co pierwiastek z 9 do kwadratu. Czyli to będzie równe 9. Czyli rzeczywiście zarówno plus pierwiastek jak i minus pierwiastek jest rozwiązanie takiego równania kwadratowego. No i pierwiastek arytmetyczny mówiono się oznaczać tę dodatnią liczbę, która podniesiona do kwadratu Daje tę liczbę pod pierwiastkiem.